W ostatni poniedziałek piłkarze GKS-u Katowice wznowili treningi. Pierwsze tegoroczne przygotowania poprzedziła konferencja prasowa, na której przedstawiono cele na rundę wiosenną. Wielkich ruchów kadrowych nie ma. Nadal niewyjaśniona jest kwestia przedłużenia kontraktu przez najlepszego strzelca Gieksy, Grzegorza Goncerza. Kontrakt napastnika wygasa w czerwcu. No, rozpoczynamy przygotowania zgodnie z planem w dniu dzisiejszym. Dziś jest 30 zawodników w kadrze, trzech młodych. Curyło, Juraszczyk, Kostępski to są piłkarze z naszej akademii, z drugiego zespołu i trzech piłkarzy, którymi jesteśmy zainteresowani. Milenko Malowicz, serbski obrońca, Wojciech Kochański, który już był u nas na testach i Maciej Wojczuk, napastnik Motoru Lublin. I ci zawodnicy rozpoczną z nami przygotowania do sezonu. Jak wygląda sprawa Rafała Pietrzaka, ponieważ czytamy w wielu gazetach, mediach, że on już dogadał się z Wisłą i jak będzie to teraz wyglądać? Czy on już od tej rundy będzie grał dla Białej Gwiazdy, czy jeszcze do końca czerwca zostanie z wami? Sprawa jest taka, że Rafał ma ważny kontrakt do 30 czerwca z GKS-em Katowice i na tym się skupiamy. Nie mamy w tej chwili żadnej konkretnej oferty z Wisły Kraków i no nie chcę tutaj dywagować. No, dziś jest naszym piłkarzem i na tym się skupiamy i z nami rozpoczyna przygotowania do drugiej rundy. Według mnie jednym z waszych największych sukcesów będzie zatrzymanie Grzegorza Goncerza w waszej kadrze. Jak tutaj wyglądają dogadania z zawodnikiem? No niewątpliwie jest to dla nas bardzo ważny zawodnik w kontekście i gry w zespole, i jakości, i też pozycji w szatni. Wierzymy, że uda się sfinalizować te rozmowy i jesteśmy dobrej myśli. Podopieczni Jerzego Brzęczka pierwszy mecz rundy wiosennej rozegrają na początku marca z Arką Gdynia. W przyszłym tygodniu piłkarze GKS-u Katowice udadzą się na tygodniowe zgrupowanie do Kamienia pod Rybnikiem, które zakończy się sparingiem z Polonią Bytom 23 stycznia o godzinie 11. GKS Katowice po rundzie jesiennej zajmuje 8 miejsce w tabeli pierwszej ligi ze stratą 9 oczek do miejsca dającego awans do Ekstraklasy.